Witamy serdecznie na kolejnym odcinku naszego spotkania czwartkowego przy giełdzie. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrkiem Bigajem, który jest też w naszym zespole. Dzisiaj porozmawiamy... Cześć Piotrek. Dzień dobry Państwu. Cześć Marcin. Tak, dzisiaj porozmawiamy o gospodarce, dlatego że Piotrek, poza tym, że pracujesz z nami, współpracujesz z nami przy szukaniu i analizowaniu spółek, także jakby jesteś bezpośrednio związany z tym, co się dzieje w gospodarce, bo masz okazję jeździć po różnych firmach i spotykać się w ramach różnych badań, które tam prowadzisz. Jakbyś mógł dwa słowa na ten temat powiedzieć, bo to jest bardzo fajny wstęp do tego, dlaczego ta gospodarka tak dobrze stoi. Bo musimy sobie jasno powiedzieć, że póki co ten kryzys, w którym tak jesteśmy straszeni, wydaje się być tylko medialną wydmuszką. No i dzisiaj chcielibyśmy właśnie ten temat rozwikłać i powiedzieć dwa słowa na ten temat, co my myślimy. Więc jakbyś powiedział, czym się zajmujesz jakby poza giełdą? Tak więc poza giełdą na co dzień zajmuję się też badaniami emisji do powietrza, emisji zanieczyszczeń, co daje mi możliwość, że praktycznie każdego dnia odwiedzam różne zakłady w całej Polsce. Zakłady, które zajmują się głównie produkcją przemysłową, różnego rodzaju lakiernie. Generalnie to, co zajmuje się takim twardym przemysłem. I dzięki temu mam możliwość poznania takich nastrojów, które panują w tych firmach na co dzień. Dzięki temu nie tylko w takim inwestycyjnym, w swojej inwestycyjnej pasji mogę polegać na tych wskaźnikach, które widzimy, które gdzieś są publikowane, czy przez GUS, czy ogólnie, ale na co dzień widzę to, co dzieje się na tych zakładach. No właśnie. I była to olbrzymia przewaga zarówno w trakcie pandemii, kiedy widziałem te złe nastroje, i rzeczywiście, gdzie w zakładach, które normalnie pracowały na trzy zmiany 7 dni w tygodniu, nagle się okazywało, że chodzi tylko jedna zmiana. I zanim te wskaźniki pojawiły się w szeroko pojętych mediach, no to widać było to po prostu już na tych zakładach, że coś złego się dzieje, albo jest ten zerwany łańcuch dostaw. Bo to też było tak, że na przykład już fabryka chciała ruszać, a nagle nie ma po prostu surowca do tego, żeby można było ruszyć. A teraz jest inaczej, rozumiem, tak? Czyli w pandemii był ten moment takiego zawahania, ludzie nie wiedzieli za bardzo, co się stanie, no bo też bez precedensu sytuacja, a teraz masz wrażenie, że to jest taki business as usual, czy jednak jest też jakiś kryzys w tych właśnie firmach? Myślę, że jest swego rodzaju niepewność, ale nie jest tak źle, jak moglibyśmy, nie wiem, włączając jakiś program informacyjny, gdzie słowo kryzys jest odmieniane przez wszystkie przypadki, po prostu oczekiwać, bo jednak ten biznes idzie do przodu, inwestycje są robione. Może nie są to takie inwestycje, jakbyśmy mogli się spodziewać, bo cały czas myślę, że żyjemy w takim czasie niepewności, że nie wiemy, co będzie, ale to nie jest taka niepewność, która można by było określić słowem kryzys, takim strasznie pejoratywnym. No właśnie, to czym jest sam kryzys? Tu by się można było jeszcze zastanowić dwa słowa, bo ja zawsze patrzę przez pryzmat samej gospodarki, więc dla mnie kryzysem w gospodarce jest sytuacja taka, w której doprowadzamy do zwolnień, jest jakaś sytuacja kryzysowa, chwilowa, taka zapaść w jakiejś gałęzi lub nawet w całej gospodarce, doprowadzająca do zwolnień, doprowadzająca do spadku PKB, do tego, że po prostu ludziom gorzej się żyje i trzeba na nowo coś tworzyć, jakby na nowo tą ścieżkę jakby rozwoju budować. Czyli po prostu mamy tak jakieś nagłe, negatywne wydarzenie i później jego złe konsekwencje. No, czy widzimy to na co dzień? Myślę, że jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce, to on jest cały czas chłonny. Bo czy weźmiemy wskaźniki bezrobocia, które są wskaźnikami wtórnymi, czyli po prostu jeżeli coś się zacznie dziać, to dopiero później na nich będziemy to widzieć, ale na co dzień w tych firmach też widzimy, że jednak te miejsca pracy są. I no, przykład z tamtego tygodnia, jak rozmawiałem ze znajomym, który chciał znaleźć taką normalną pracę na magazynie, wysłał CV, od razu mógł przyjść do pracy jak najszybciej. Stopa bezrobocia wynosi aktualnie 5,5%, no ale to jest odczyt styczniowy, który zazwyczaj jest wyższy niż wcześniej. Takie wzrosty mieliśmy też w 2020, 2021 roku. Więc tutaj jak najbardziej to też widać, że utrzymujemy się na tym bardzo niskim pułapie bezrobocia, a jednocześnie jak popatrzymy na chociażby wskaźnik partycypacji w rynku pracy, to on cały czas rośnie, czyli mamy sytuację, w której rynek wchłania wszystkie te nowe osoby, które napływają do Polski. W związku z wojną na Ukrainie była taka obawa, że zabraknie na przykład ludzi na budowach. Tak, była duża... No w ogóle właśnie tam bym powiedział, że na początku zeszłego roku, no bo dzisiaj mija 365 dni, odkąd wojna na Ukrainie trwa, to można było nazwać kryzysem, bo była duża niepewność. Było to zagrożenie bezpieczeństwa, było zagrożenie tego, no generalnie obawialiśmy się może nie tyle Polska, która jest w jakimś stopniu samowystarczalna rolniczo, ale kraje na przykład Północnej Afryki, one obawiały się, co będzie ze zbożem, co będzie z tym wszystkim, co zostało zablokowane. No dzisiaj gdzieś
To, czego się obawialiśmy, odeszło. Myślę, że zaczynamy żyć normalnie, ale przede wszystkim wracając do tego rynku pracy, no był taki argument, że ta migracja z Ukrainy zabierze Polakom na przykład miejsca pracy. Ale no niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o bezrobocie w Polsce. Czyli dalej patrząc na to z takiej perspektywy, bo bezrobocie jest ostatnim tym wskaźnikiem, który pokazuje, że jest jakiś problem, bo zawsze te lagi są, ale z drugiej strony, jeżeli szukamy nowych pracowników cały czas, no to nie mamy tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych pojawia się informacja o zwolnieniach, szerokich zwolnieniach. Kilkaset tysięcy ludzi traci pracę w ciągu jednego miesiąca, nie? Tutaj to się pojawia w kontekście firm technologicznych. Nie tylko, bo już styczeń 2023 to już też były firmy normalnego biznesu, banki między innymi i tak dalej, ale znowu, no często się wykorzystuje kryzys do tego, żeby optymalizować zatrudnienie, więc to też nie musi być sytuacja zła. Właśnie, czy to jest kryzys, czy to jest powrót do normalności, bo jednak codzienny biznes staje naprzeciw tego, że musi konkurować. To są jak zawody sportowe. Żeby konkurencja nas nie wyprzedziła, no musimy optymalizować. Tak. Więc pytanie, czy to, że chcemy zwalniać, wynika z naszej optymalizacji, czy z tego, co jest źle, czy z tego, że jest źle? To jest trochę chyba jak też z wojną na Ukrainie i też tym, jak się otacza problem inflacji w Polsce tym mianem putinflacji, czyli szukania winnego temu, co jest w Polsce widoczne, to podejrzewam, że w firmach często kryzysy są wykorzystywane stricte pod to, żeby mieć powód pod zwolnienia, które i tak by się zrobiło, tylko że nie było za bardzo sytuacji, która by to wymusiła, raz, a dwa, dobrej argumentacji za to, żeby to zrobić. Zawsze dobrze mieć właśnie dobry argument do pewnych działań. No i tutaj też zmierzamy w sumie w ciekawą rzecz, bo jednym z powodów niepewności, także i moich, było to, że będziemy mieli kryzys energetyczny. Mnie bardziej chodziło o ceny i dostępność energii wraz z rozwojem gospodarki. Natomiast często się też poddawało pod dyskusję to, że po prostu zabraknie tak? gazu, zabraknie węgla, stąd też te ceny takie horrendalne, które w pewnym momencie się pojawiały. Natomiast znowu pojawiają się argumenty za tym, że wojna to tak de facto wywołała napływ gotówki do tego sektora energetycznego, której by normalnie nie było, gdyby nie wojna, bo znowu by nie trzeba było, czy mamy znowu argumentację za tym, żeby wydawać więcej pieniędzy na ten sektor. No wojna stała się przyczyną, bo myślę, że to, co dzieje się w Polsce, nie jest stricte wynikiem tego, że mamy wojnę na Ukrainie, tylko jest wynikiem troszkę wieloletnich zaniedbań. No, bo pewno, 2020 rok, kiedy w okresie pandemii nagle mamy boom na fotowoltaikę, a osoby, które chcą się przyłączyć do sieci, mają z tym problem, no to znaczy, że sieci energetyczne nie były przygotowane. No, to i to bez względu na to, czy ta wojna... Wojna przyspieszyła po prostu pewne procesy. Zdecydowanie, zwłaszcza w OZE, tak? Tak. I teraz... Czy możemy mówić o kryzysie energetycznym? Znaczy tak, o kryzysie energetycznym dobrze się mówi w kontekście tej wojny, bo mamy właśnie ten taki nagły, negatywny przypadek, mamy przyczynę pewnych zmian, no i możemy robić inwestycje. Inwestycje, które już powinny być poczynione po prostu dawno, dawno temu. Bo ja nie ukrywam, że jak byłem młodym chłopakiem, to mówiono się, to po raz pierwszy słyszałem na przykład o elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która miała powstać w 2024 roku. Mamy 2023, znowu mówimy o elektrowni nieco oddalonej od Żarnowca. Ale cały czas czy pierwszy fundament został wylany? No na razie jeszcze nie. Oj, to do tego pierwszego fundamentu to jeszcze kilka lat minie, zanim dokumentację zrobią. A w międzyczasie gaz był w stanie zdrożyć do 10 prawie dolarów i teraz ponownie spaść do poziomu 2. Te europejskie odczyty gazu, na przykład ETF, tu tutaj też jesteśmy na poziomach poniżej zeszłowakacyjnych, a sobie może zerkniemy na wykres taki 5-letni, bo to też fajnie widać, że spadliśmy poniżej poziomów sprzed wojny. I to jest też bardzo ciekawe, na rynku jest podobnie. I to pokazuje też, że ta sytuacja jakby na rynku się unormowała, bo zeszliśmy z wszystkimi cenami poniżej tego okresu rozpoczęcia wojny, czyli sprzed roku, co pokazuje, że było bardzo duże napięcie, bo wszyscy na gwałt potrzebowali. Zresztą jak spojrzycie na materiały, które były nagrywane w Squaberze właśnie w okolicach września, października, to nie tylko na kanale Squabera, ale także na konferencji XCB Masterclass, też wspominałem o tym, że uważam, że to jest ostatni moment tak wysokich cen surowców energetycznych. Nie zakładałem aż takiej przeceny gazu, natomiast zakładałem, że będzie przecena, ponieważ to, co najgorsze już było, jakby wszyscy się rzucili w danym momencie. Teraz to, co się zastanawiam, co się stanie w kolejnym roku. Czy czasem nie będzie znowu rzucania się w ostatnim momencie na zamawianie gazu? Tego nie wiemy. Pytanie, jak wykorzystamy ten czas, bo argument strachu do nas bardzo silnie przemawia i na niego reagujemy. A teraz kończy się sezon grzewczy, kończy się w ogóle okres zimowy, no i mamy
cały rok, żeby, no, może nie cały rok, bo to jest kwestia tam końca września, października, żeby się do tego przygotować. I teraz pytanie, czy znowu nas coś zaskoczy? Tak, jak zima drogowców, nie? Tak. W Polsce. Czy wykorzystamy ten czas, żeby coś zrobić, żeby... Wiadomo, że inwestycji w energetykę nie da się zrobić w rok. Ale jak już się rzuciliśmy początkiem tamtego roku na te inwestycje, zapowiadaliśmy to, to kontynuujmy ten proces. Bo tak, no to jeżeli... Czego na przykład bym się obawiał? Że na przykład skończyłaby się wojna na Ukrainie, wszystko by się, że tak powiem, kolokwialnie rozmasowało, a dalej w tej energetyce niewiele by się zmieniło. Jeżeli już zaczęliśmy te kroki poczyniać, to na pewno powinniśmy je skończyć. Ja mam dużą obawę, że niestety zabraknie siły i woli politycznej, żeby to zrobić tak, jak trzeba. Natomiast miejmy też, będąc pozytywnie nastawieni, powinniśmy oczekiwać tego, że ostatecznie rynek nawet załata tą dziurę. Po prostu się pojawią prywatne inicjatywy, które ten problem rozwiążą, no bo będzie tam pieniądz do zarobienia. Więc to wolnorynkowa gospodarka ma to do siebie, że dziury łata, tylko potrzebuje na to możliwości. No, tak. Więc tutaj pytanie, czy będzie taka możliwość, czy nie. No ale chociażby ZEPAK sobie radzi, tak? Sam chce budować elektrownię jądrową, jakieś inne projekty. No PKN Syntos, no, tak. Ten sektor prywatny też chce właśnie te małe modułowe reaktory jądrowe stawiać. No mam nadzieję, że ten pierwszy mały modułowy reaktor jądrowy zobaczymy w 2029 roku. Czyli reasumując, można powiedzieć, że to, czego się najbardziej obawialiśmy w tym 2022 roku, się nie ześciło. Czyli Rosja nie zaatakowała Polski, nie mieliśmy wejścia głębiej w Unię Europejską czy głębiej w NATO, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Zatrzymaliśmy się na razie na Ukrainie i my wszyscy mamy na razie oczekiwania, że ta wojna się po prostu tam skończy. Kiedy? Nie jesteśmy specjalistami od wojny, więc to nie nasz temat, ale z perspektywy inwestycyjnej widać było bardzo duży napływ kapitału na giełdę w październiku 2022 roku, gdzie giełda wystrzeliła. Zresztą wtedy też wskazywaliśmy na to, że wyceny są najniższe w historii. I tak jak na przykład patrzymy na giełdę zagraniczną i w tej powrocie do normalności, o którym powiedziałeś, bo jeżeli popatrzymy na ten rynek, okej, kryzysu ostatecznie nie ma. Mamy rozwój gospodarczy, on jest obarczony inflacją, więc można powiedzieć, że jest taka stagflacja, gdzie mamy ten wzrost gospodarczy jest bardzo mocno ujemny, jeżeli weźmiemy pod uwagę też wzrost cen. Natomiast jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie na kwestie samych wynagrodzeń i cen, no to my gonimy, tak, wynagrodzeniami. Tak, na razie te wynagrodzenia gonią tą inflację. Ja wiem, że temat inflacji, no jest to duża inflacja. Zbliżamy się, czy zapukaliśmy do poziomu 20%, ale na razie z tą inflacją sobie radzimy. Bo nawet patrząc na wyniki spółek, które w ostatnim tygodniu gdzieś tam spływają, czy to szacunkowe wyniki wstępne, czy wręcz ASBiS podał raport za czwarty kwartał i całe 12 miesięcy, to tego tam nie widać. Tam nie widać tego kryzysu, którego moglibyśmy się spodziewać. Tak. Tutaj jeszcze, zanim dojdziemy do wyników spółek, bo faktycznie kilka spółek opublikowało fajnych, to tutaj zwróćmy uwagę na to właśnie czarną kreskę, która jest kreską inflacyjną, czyli pokazuje nam inflację Consumer Price Index. I to nie jest zmiana rok do roku, tylko to jest po prostu wartość tego indeksu oraz średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce. To widać, że tutaj w przedziale między 2021 a 2022, czyli przez te ostatnie dwa lata, no rzeczywiście można powiedzieć, że były takie skoki wzrostu tych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, ale jednak ta inflacja no, była zdecydowanie większa. Teraz wchodzimy w taki moment, w którym ta inflacja lekko zwalnia, chociaż dalej trudno powiedzieć, żeby 16 czy 17% była mała inflacja. Tak. Więc na razie mamy lekki proces dezinflacyjny, aczkolwiek daleki jest od ideału. Nie. Natomiast no, te wynagrodzenia gonią. Więc znowu jakby ludzie mogą dojść do takiego momentu, w którym zostali zmotywowani do tego, żeby wydawać pieniądze, bo inflacja straszy, że będzie drożej, w związku z tym kupuje dziś, żeby zabezpieczyć sobie to, co potrzebuje kupić. Z drugiej strony nie wydają na mieszkania, bo to jest też ciekawy aspekt. Z jednej strony nie wydają na mieszkania, bo ich może być nie stać, no bo zwiększyły się wymogi kredytowe. To też widać w raporcie BIK-u, tak, że tych kredytów jest coraz mniej udzielanych. Więcej jest chwilówek niż kredytów mieszkaniowych. Czy mówię o wartości jakby takiej zmianie, która się pojawiła. Więc ten kapitał, który był teoretycznie zabezpieczony pod zakup mieszkania, na przykład pod wkład własny, został uwolniony, więc ludzie mogli stwierdzić, że zamiast czekać na kolejną, nie wiadomo kiedy, możliwość zakupu mieszkania, to zdecydują się wydać te pieniądze na coś. A z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony jakby ta inflacja motywuje, żeby to robić jak najszybciej.
No, w taką spiralę troszkę inflacyjną zaczynam wchodzić, ale wracając do rynku nieruchomości, no to tu należałoby zadać sobie pytanie, ile osób czekało na zakup mieszkania przy niskich stopach procentowych, ale potrzebowało tego mieszkania, a ile osób chciało się zabezpieczyć właśnie, po prostu chciało zabezpieczyć swoje oszczędności, bo ten rynek mieszkaniowy może być takim wtórnym echem, gdzie oczywiście część osób nie dostanie tego kredytu, bo potrzebowała to mieszkanie, a część osób przy dzisiejszym oprocentowaniu obligacji lokat po prostu wybrało też inną formę lokowania tych swoich oszczędności. Właśnie to jest ciekawe, bo tutaj też pokażemy jeden wykres, który pokazuje, jak dużo napłynęło kapitału przez inwestorów indywidualnych do emerging markets, czy obligacji rynków wschodzących. Między innymi tam też jest Polska umiejscowiona. Więc 60 miliardów dolarów napłynęło, tak, w ciągu pierwszego kwartału, czy czwartego kwartału 2022, jak dobrze odczytuję ten wykres. 2021, 2022, albo nie, Tak, 2000. to Wiesz co, nie, to jest chyba jest rok. rocznie, czyli to w styczniu 2023, bo tak, tu mamy 2020, 2021, 2022, więc to jest w styczniu 2023. Jak dużo napływało, bo jakby w końcu zaczęło być to opłacalne, tak? Zamiast trzymać pieniądze gdziekolwiek w skarpecie, albo na akcjach, które nie zarabiają, albo na czymkolwiek innym, lokujemy w rzeczy z założenia najbardziej bezpieczne, czyli obligacje Skarbu Państwa. I na tym rynku nieruchomości też ten popyt może jest mniejszy właśnie przez to, co powiedziałeś, To jakby też może z tego wynikać. tak. Wiadomo, że nie 100% tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, wynika z tego, że mamy dobre oprocentowanie lokat czy obligacji, ale część osób, na przykład z mojej perspektywy, zdecydowanie wolałbym wybrać obligacje i czy tam lokaty z jakimś fajnym procentem, niż bawić się w jakieś flipowanie czy w mieszkania. Bo to jest chwila, a mieszkania nie są aż tak pasywne, bo jednak musimy, nie wiem, wynajmujemy mieszkanie. Musimy go doglądać, musimy robić jakiś remont, musimy być w to zaangażowani. Kupując obligacje, to zaangażowanie może trwa 15 minut, jeżeli wcześniej odrobiliśmy lekcję i dowiedzieliśmy się, w co my będziemy po prostu inwestować. Więc ostatecznie sprowadza się do tego, że to jest faktycznie ten najbardziej pasywny sposób zarabiania na pieniądze. No pytanie, jak długo się też utrzyma tak wysoka stopa procentowa, żeby to było dalej rentowne, ale kupując obligacje dziś, jeżeli mamy o stałym No, kuponie, na no to razie sobie sobie gwarantujemy. zabezpieczamy, przynajmniej Dokładnie. nie wiem, chociażby te obligacje 3-letnie stały oprocentowane. 6,85 to może w stosunku do dzisiejszej inflacji to nie jest dużo, ale w porównaniu do tego, co było w zeszłych latach, co oferowały obligacje, no No to ale jednak. tu zmierzamy do tego, jakie są oczekiwania inflacyjne, bo na razie jakby z jednej strony znowu mamy inflację, dezinflację, a później może nawet deflację. Pytanie, czy ten scenariusz w ogóle jest możliwy i do zrealizowania, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że okej, gospodarka się dalej kręci, wracamy trochę do normalności, ale się kręci ta gospodarka, wynagrodzenia gonią, więc w sumie ludzie nie mają takiej potrzeby, żeby przestać wydawać, no bo skoro okej, wydaliśmy, trochę droższe rzeczy są, mniej zaoszczędzimy, ale ostatecznie mamy te oszczędności, mamy pieniądze, bo też tutaj na wykresie, który Wam teraz pokazuję, jest wzrost wartości lokat, które się pojawiło w bankach. To jest niestety dane dopiero na październik 2022, ale mimo wszystko widać, że wróciliśmy do danych sprzed pandemii, czyli jakby jeszcze tutaj być może dopiero się pojawią te problemy, na przykład w 2023 roku, że zaczniemy przejadać oszczędności, ale na razie tego nie widać. Na razie widać, że ludzie nie dość, że wydają więcej, to potrafili zaoszczędzić pieniądze, tak, bo wróciły te pieniądze na lokaty. Jeszcze kupują obligacje, jeszcze kupili akcje, no bo przecież akcje też rosną. Jak spojrzymy nawet, bo to akurat to są dane dotyczące Polski. Natomiast tutaj chociażby patrząc na to, jakie są dane z rynku amerykańskiego, no to tam nawet kupują akcje jeszcze za 1,5 miliarda w ciągu jednego Pieniądz dnia. jest na rynku cały czas, jest do zagospodarowania. Więc czy można mówić o kryzysie? Bo ja nie neguję, że to, co było złe, to jest za nami, tylko bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, że tego kryzysu jeszcze dzisiaj nie widzimy. Bo być może my pukamy do drzwi tego kryzysu, być może, nie wiem, Fed przeciągnie za bardzo te stopy procentowe i w tym momencie ta gospodarka, zamiast lekko wyhamować, to się załamie. Ale tego jeszcze nie widać, bo jak popatrzymy na wskaźniki wyprzedzające, no to PMI, mieliśmy taki gorszy okres, gdzie na przykład w Polsce ten PMI we wrześniu tamtego roku zszedł w granicę chyba 40,9, ale on już odbija. Ja sobie zdaję sprawę, że on cały czas jest poniżej tej wartości neutralnej 50, ale ten trend zaczyna być pozytywny. Odczyty PMI tegotygodniowe dla sektora usług w Stanach, Unii Europejskiej, Niemczech pokazują, że są z kolei powyżej 50, czyli my spodziewamy się ożywienia gospodarczego tej aktywności menadżerów. Czyli to nie są znamiona takiego kryzysu.
To prawda. Zresztą tutaj jeszcze jak Wam pokazuję te dane, to warto zauważyć, jak szybko potrafimy też wrócić z bardzo dużej zapaści, pod warunkiem tylko, że menadżerowie zauważą, że w sumie da się sprzedawać, da się zatrudniać, koszty może rosną, ale jesteśmy w stanie przerzucić ich na konsumentów, więc nie ma tragedii, więc ten trend jest tutaj, odbicie jest bardzo, bardzo znaczący. Pytanie znowu, co się stanie Jak to dalej? Długo potrwa i co będzie chociażby za rok? I tutaj myślę, że warto przejść do spółek, które mogłyby pokazać nam, jak aktualnie się zachowuje też konsument w takich rzeczach, które aż naturalnie by się prosiło, żeby tym kryzysem, o którym tak Tak, jest głośno, były dotykane, nie? Bo jak mówimy o kryzysie, no to dalej będę odwołał się do tego, że to jest coś skrajnie negatywnego. Coś, co jak weźmiemy sobie piramidę Maslowa, to za chwilę tymi fundamentami tej piramidy, tak. Naszym bezpieczeństwem, naszymi potrzebami fizjologicznymi. Ale jak weźmiemy takie spółki jak ASBIS, który handluje chociażby telefonami. No, telefonami i to nie tanimi telefonami, i widzimy, że po 2021 roku, który był rekordowy, teraz lekko spadają przychody w 2022, ale marża nam wzrasta, no to dalej to nie jest to, co. Jeżeli bylibyśmy w kryzysie, oczekiwałbym, no, że przynajmniej nie wiem, o 20% zlecą przychody, ale też marża się pogorszy. Prawda. A warto też wspomnieć, że ASBIS to jest firma, która miała dużą ekspozycję na Białoruś, na Rosję, na Ukrainę, czyli Ukrainę, która jest pogrążona w wojnie, Białoruś, Rosję, która jest objęta sankcjami. No i ta firma sobie radzi. Tutaj warto zauważyć, że oczywiście po pierwsze o tej marży. Marża wzrosła brutto z 7,53 w czwartym kwartale 2021, więc to jest przed wojną, który też był zresztą bardzo dobry. Do 9,06 w tym no nie powiedział, kwartale. Bo uważam, że nawet ten wzrost marży nie jest kosmetyczny. No, no nie, to jest bardzo jest duży wzrost marży wzrost przy marży, takich obrotach. Tak. I pamiętajmy, że to jest sieć dystrybucyjna telefonów czy jakichś urządzeń elektronicznych. To nie jest potrzeba pierwszego rzędu, bo jeżeli na przykład mnie nie stać, no to a mam smartfon. Ale przede wszystkim to nie jest producent, bo producenci mają największe marże, tak, a nie to sprzedawcy. Prawda, dystrybutor. No, więc to zdecydowanie. Natomiast jeżeli popatrzycie chociażby na wyniki samego ASBIS-u, to może tutaj będzie lepiej widoczne, to sam ASBIS jakby podtrzymuje to, że oni nawet prognozy mają dobre, tak? Jakby zakładają, że ten rynek im się nie zacznie zwijać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest tylko Europa, oni mają też Bliski Wschód, mają też tematy w Afryce czy w terenach, gdzie ten temat wojny może nie jest aż taki dotkliwy, czy może nawet inflacja nie jest aż taka dotkliwa. Natomiast no, trzeba powiedzieć wprost, że tutaj bardzo dobrą obronną ręką wyszli z tego tematu europejskiego, bo przerzucili, czy jakby wzrost w Kazachstanie, wzrost nawet na Ukrainie, w Polsce trochę mniej, chociaż ta Polska na nich nie jest aż taka istotna, no pokazuje, że potrafili sobie odbudować w tym regionie. Poradzili sobie. Tam, no. Tam w tym raporcie jest taka tabela, w której właśnie pokazują, że jeszcze zerkniemy, no. Spadek sprzedaży tutaj w krajach byłego Związku Radzieckiego to jest minus chyba 33, ale potrafili sobie odegrać się z kolei na chyba rynku afrykańskim i rynku tej Azji dalszej. To powinno być w formie tabelki. Tabelki, tak? Tak, jeszcze chyba niżej tu. Tak, tu mamy spadek kraje byłego ZSRR rok do roku, tak czwarty kwartał bierzemy pod uwagę, to jest 32%, natomiast Bliski Wschód i Afryka to jest wzrost o 27%. No łącznie te przychody spadły, tylko że bierzemy pod uwagę, że ta marża wzrosła, ale gdzieś poradzili sobie z tym trudnym otoczeniem, które ich spotkało praktycznie w nocy z 23 na 24 lutego. No i też warto wspomnieć, że podali też wstępne wyniki za styczeń 2023. I tam te przychody wprawdzie spadły o chyba 13% albo 11% rok do roku, ale dalej trzeba pamiętać, że to były historyczne przychody wtedy ASBIS-u. Tak, bo my też się porównujemy już nie na przykład do 2020, czyli tam, chociaż w przypadku niektórych spółek i ten 2020 nie był zły, ale porównujemy się do roku, w którym te wyniki były historyczne, 2021 w przypadku ASBIS-u. Tak, bo później nastąpiła wojna i od marca mieli te dużo gorsze przychody, tam nawet spadek był chyba w pewnej chwili o 70%. Natomiast no, tutaj powiedzieć że trzeba, że tam, gdzie teoretycznie powinna bardzo mocno spaść sprzedaż, no bo to są rzeczy nie pierwszej potrzeby, tej sprzedaży nie widzimy. Widzimy też dodatkowo rozkład tego, gdzie było najgorzej. No, były kraje ZSRR to wynik wojny stricte, no bo Rosja odpadła po prostu. Natomiast widać też, że nie wiem, co dokładnie wchodzi w pozostałe, ale to jest marginalne przy okazji ASBIS-u. Natomiast no, Europa Środkowo-Wschodnia nie wzrosła. Więc widać, że te nasze odczucia mogą być pozytywne, czy w sensie mamy rację, natomiast bardzo się skupiamy lokalnie, nie? Na tym, co się dzieje u nas. A na przykład, jeżeli popatrzymy na Bliski Wschód i Afrykę, no to tam tego problemu w ogóle nie ma, jak mamy wzrost 27%.
Tak, no to jest kwestia tak jakby analizy w ogóle ekonomicznej, no to jest takie przechodzenie od ogółu do szczegółu. Bo tak naprawdę ciężko jest też, jeżeli byśmy mieli kryzys taki prawdziwy, negatywny, to odczujemy go wszędzie. Ale jak musimy się go doszukiwać, no to on nie jest już tak pejoratywny, jakbyśmy tego oczekiwali. I teraz przychodzi to właśnie, że powinniśmy analizować tą gospodarkę sektorowo, a też w tych sektorach szukać tych czempionów. Bo nawet w najlepszych sektorach znajdziemy spółki, które nie powinny przetrwać, ale znajdziemy też spółki, no można powiedzieć, że takie giełdowe geniusze. No, w przypadku ASBIS-u jednym z, nazwijmy to, konkurentów jest Komputronik, który miał wzloty i upadki w ostatnim roku Tak. bardzo silne. Wprawdzie wyszedł obronną ręką ostatecznie, no ale trudno powiedzieć, żeby radził sobie tak stabilnie jak ASBIS, który wprawdzie spadł bardzo mocno, no bo spadł z 27, 28 zł do 10. No ale wtedy też mówiliśmy o tym, że to jest spółka, która powinna sobie poradzić, bo to jest przesadzona reakcja. Znajdziecie komentarze jeszcze pod tą spółką. Natomiast no, też jakby skala tego pozytywnego mnie zaskoczyła wzrostu, no bo zakładałem, że jednak te procesy inflacyjne będą bardziej dotkliwe dla spółki. Więc tutaj mamy pierwszy dowód, dla którego, historycznie oczywiście, bo jakby my nie znamy przyszłości, Tak. my oczywiście poruszamy się w pewnych prawdopodobieństwie, natomiast historycznie pokazało, że ten 2022 rok, który miał wysoką inflację, tego kryzysu tam nie przyniósł. Więc jeżeli No będą właśnie się te wyniki w ten poprawiały, sposób, że my się spodziewamy tak. czegoś negatywnego, po czym to nie następuje. I Czyli jeżeli będą kolejne dane napływały dobre, to tylko będzie lepiej, a nie gorzej, jakby w krótko mówiąc. Ale też spółką, która sprzedaje rzeczy naprawdę ostatniej potrzeby, czyli wakacje, no jest Rainbow Tours Rainbow, i tak. To, co Rainbow Tours opublikował w tym, no ostatnio chyba 15, po 15 lutym, no to dla mnie to jest no niesamowite, bo jeszcze rozumiem, że trzeba się ubrać. Czasem ten sprzęt też jest potrzebny, ale wakacje. No To jest jeżeli w ostatnia rzecz, gospodarstwie nie? domowym dzieje się źle, no to nie koncentruję się na tym, żeby znaleźć fundusze na wakacje, tylko na tym, żeby poradzić sobie z problemami. Po czym Rainbow Tours w tym roku Tak. Publikuje, że oferta lato 2023 i co ważne, bo do tej pory na przykład poruszaliśmy się w takiej sferze wartości, czyli przychody, zyski. Generalnie można było powiedzieć, że przychody na przykład wzrosły, bo inflacja. Ale Rainbow Tours podaje te wstępne wyniki ilościowo, Tak. czyli mamy po prostu tak duża ilość osób potrzebuje tych wakacji, które oferuje Rainbow Tours, że mamy wzrost o 43%. Do 155 tysięcy osób Tak. versus 100, żeby was teraz nie skłamać, dokładnie 107 tysięcy 950 osób. Tak, to jest wzrost w stosunku do 2021 roku, a w 2021 roku te wyniki porównywaliśmy nie do 2020, gdzie było załamanie, a do 2019. Tak. I w tym momencie my wchodzimy w taki rejon znowu historycznego zapotrzebowania na te wakacje. Co Ale nie. tu z kolei bym podał pewien kontrargument, który może być związany z pozagospodarczą sytuacją. Dajmy na to, ludzie jednak nie wyjeżdżali na wakacje przez tam 2 lata tak obficie jak wcześniej, czyli tam 2020-2021 rok były spowolnieniem w tym temacie bardzo znaczącym, wynikającym przede wszystkim oczywiście z COVID-a. I jeżeli weźmiemy pod uwagę taką chęć do podróżowania, dajmy to ogólnie, no to część osób pewnie zaoszczędziła pieniądze na to, część osób stwierdziła, że za chwilę przyjdzie drugi COVID, więc muszę w tym roku pojechać, bo akurat to jest taka dziura, takie okno tego, żeby to zrobić. Więc ja bardzo się zastanawiam, jak będzie wyglądał przyszły rok pod tym względem, kiedy ten taki, moim zdaniem, otwarcie granic już taki bez, że tam szczepionki, że jakieś testy, tylko po prostu możesz jechać, minie, nie? Więc tu jestem bardzo ciekawy, ale na razie jest dobrze. No zobaczymy. No nic tak nie oceni teraźniejszości jak przyszłość. Ale no nie wiem, na przykład jeżeli byłoby zagrożenie, że stratę pracę, to chyba nie ma aż takiej potrzeby. Znaczy ciężko Na razie właśnie w tych danych widać, że tego zagrożenia nie ma, bo tak, bezpośrednio, bo nie? potrzeba podróżowania jest jakąś potrzebą samorealizacji, znowu w tej piramidzie ona jest gdzieś tam wyżej. No i teraz pytanie, jak wielka musiałaby być ta potrzeba, gdybym ja czując, że być może za chwilę nie będę miał pracy, Że wydasz te no bym pieniądze na musiał wakacje. wydać je na wakacje, zamiast, nie wiem, przygotować się na ten cięższy czas. Okej. No i tutaj to jest ciekawy aspekt, więc zobaczymy, jak się to rozwinie. Zresztą przed naszym nagraniem wspominaliśmy sobie o tym, że są obawy o sprzedaż już tego zimowej części wakacji, nie? Że tam sprzedaż jest niższa. Więc już widać, że na razie kolejkujemy się na wakacje, co jest standardowym No, szablonem, ten sezon ale jest najbliżej nas w tym momencie. tak, więc Zobaczymy, zobaczymy. co dalej. Warto patrzeć na to, jak wygląda sprzedaż tych kolejnych okresów, które więcej nam powiedzą. Natomiast jeszcze ze spółek, które też ciekawie powinny korespondować z rzeczami związanymi właśnie z konsumentem, no to jest Amrest, który miał bardzo słaby okres za sobą. No i teraz, jak popatrzymy sobie na wykres Amrestu,
to wydawało się, że już to dno jest uklepane. Na razie dalej problem jeszcze widnieje, ale no wyniki wstępne sprzedaży w czwartym kwartale są historyczne. Tak, i to warto podkreślić, że są historyczne. Mhm. I no nie widać na razie wśród społeczeństwa tego, bo też rozumiem, że jeżeli byłby taki kryzys, o którym byśmy mówili, no bo na przykład nie, 2008 rok, bo teraz się poruszaliśmy w strefie tych takich kryzysów, które były blisko, czyli pandemia, wojna, ale 2008 rok to ja też kojarzę, to były takie moje jakieś początki zainteresowania giełdowego, gdzie nastroje w społeczeństwie były takie nie bardzo. I wtedy, wtedy jak te nastroje są, no nie wiem, jeżeli się o coś obawiam, no to też myślę sobie w kategoriach budżetu domowego, może zjem w domu, a nie na mieście. A te wyniki Amrestu pokazują, że my nadal chcemy jeść na mieście. Nie ma znaczenia, że tam, no nie wiem, każdy z nas chyba od czasu do czasu wpadnie do fast foodu, więc tam ceny poszły w górę. I to nam w dalszym ciągu nie przeszkadza. I najfajniejsze jest to, że w tych wynikach oni znowu mówią, że czwarty kwartał 2022 to najważniejszy rynek sprzedaż była właśnie historyczna. Właśnie to pokazuje, że ten popyt konsumenta jest utrzymany i w przypadku jeszcze Rainbow tam warto podkreślić, że te dane też były historyczne. To nie tylko tyle, że to był wzrost względem słabego roku 2020 tam drugiego, tylko to jest wzrost po prostu historyczny i są największa wartość sprzedaży ogólnie. W przypadku Amrestu oczywiście nie mamy danych na temat marży, bo to na razie są szacunkowe przychody za czwarty kwartał, więc tutaj oczywiście się może okazać, że pomimo tego popytu spółka nie, będzie miała słabe. Zdrożał na przykład, jeśli mówimy w tak, kategoriach. I będziemy mieli historyczne też i koszty. Oczywiście, na razie my skupiamy się bardziej na temacie samego konsumenta, tak? Że konsument reaguje na te wyższe ceny, reaguje na to, że chce kupować, przychodzi i wydaje te pieniądze. I to też skłania pewnie firmy do tego, że są w stanie podnosić te ceny, więc ta spirala, o której na samym początku mówiliśmy, ona się napędza. Bo jeżeli przedsiębiorstwa będą w stanie wydać, żeby przenieść koszty na konsumenta, to też podniosą wynagrodzenia, bo będą czuli, że nie warto zwalniać ludzi, tylko jednak ciągle dążyć do tego, żeby rozwijać swój biznes, zwiększać skalę. Więc oczywiście ta marża ostatecznie, tak jak w przypadku Azbisu, już ją znamy, więc widać, że tam się to utrzymało. No to w przypadku Amrestu podejrzewam, że tam może być większy problem. No, zobaczymy. Trzeba czekać po prostu na ten raport, który będzie i znowu ocenić, jak to tam wygląda. Bo trzeci kwartał 2022, czyli ten okres zaraportowany w Rainbow, też był bardzo dobry. Tam jak spojrzymy na wyniki, niezależnie tylko czy na rachunek zysków i strat, ale także na przepływy pieniężne, no to naprawdę tam fajnie wygląda. Zresztą chyba ta reakcja nastąpiła, że ta siła popytu się obudziła po tym raporcie. No zysk netto, on nie był jakiś kosmiczny, bo to było 25 milionów versus 20 milionów sprzed roku. Natomiast no to są też wartości, które pokazują, że spółka zarabia regularnie pieniądze, więc to jest ważne. Natomiast tutaj jest bardzo fajna rzecz, tak? Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej to jest 138 milionów. Też ten poprzedni rok był lepszy, bo 186 milionów było, ale to wtedy był chyba ten pierwszy moment, w którym ludzie w ogóle mogli ruszyć i jeszcze to był COVID, czy po COVIDzie, gdzie ludzie mieli bardzo dużo pieniędzy. W ogóle się wszystko napędziło. Tak, tak, więc to był ten moment, w którym te FOMO, nazwijmy na wakacje, było największe, no a teraz jest, i wtedy nie było mowy o kryzysie, tak? Pamiętajmy, jakby nie, tym gospodarczym, mówiliśmy o tym, że była pandemia, było źle, no, ale ludzie mieliśmy byli takie zamknięci. Oczekiwania, że już po prostu jesteśmy po tym kryzysie i ruszamy w normalność. Bo jak mówimy dzisiaj o normalności, to ja też nie mówię o takiej normalności, że będzie euforia po prostu popytu. Po prostu normalność na zasadzie, że trzeba będzie swoje decyzje, no po prostu uruchomić znowu myślenie. No tak. Analizować. Nie? Tak. I może zanim dojdziemy do takiej konkluzji jeszcze, to zerknijmy na Monari, bo to jest ostatni aspekt, który chcieliśmy omówić dzisiaj, jeżeli chodzi o jakby siłę konsumenta, bo w przypadku Monari znowu mamy wprost pokazanie, że sprzedaż ubrań, która znowu nie jest pierwszej potrzeby, bo to nie jest sklep typu CCC, gdzie idziemy po najtańsze rzeczy, tylko półka. Już trochę wyższa półka. Nie jest to znowu premium, gdzie marki premium mają swoje życie. To widać po wynikach chociażby Ferrari czy Porsche, że po prostu marki premium ogólnie w dobie inflacji radzą sobie najlepiej, bo te osoby, które mają pieniądze, wolą kupować dobra, bardzo drogie, bo wiedzą, że nie stracą na tym w dłuższym terminie. To jest taka skala już pieniędzy w tych markach premium, że tam no nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Tam jest, jakby kupujemy Ferrari po to, żeby ochronić się przed inflacją, a nie po to, żeby wydać pieniądze. Nie? To nie jest samochód do dojeżdżania do pracy. Chociaż zależy, jak to tam pracę ma. W każdym razie no, Monari się kształtuje w takiej średniej półce, więc kupują tam ludzie, którzy chcą wydać na trochę lepsze rzeczy, ale jednocześnie jakby ich przypyliło, to pewnie kupiliby tańsze. No i jest i po tyle. Prostu gdzie zejść z tego Monari. Dokładnie. Bo po prostu są te marki niżej i
No, jeżeli by nas przypiliło, to jesteśmy w stanie zrezygnować z zakupów. Dokładnie. No i przychody Monarii wzrosły o 11,7% na rok do roku w czwartym kwartale. Więc to pokazuje, że również mamy wzrost sprzedaży, czyli jakby znowu konsumenci kupują. Tak, i na przykład o ile przychody, znowu możemy powiedzieć, albo inflacja była wyższa, bo konsumenci kupili mniej, ale w wyższych cenach to wzrosły przychody. No. Ale znowu tutaj Monarii podnosi ten aspekt marży brutto. Tak, tutaj która jest. Wzrosła. Wzrosła i uwaga, uwaga. Wyniosła, przepraszam, 58,6% w porównaniu do marży wysokości 58,2% w zeszłym roku, więc jest tam wzrost o 0,4 punkta procentowego. Nie jest to dużo, ale patrzcie, jaka to jest marża. Wzrost, ale tak, w ogóle to jest marża. Tak. Więc widać, że przedsiębiorstwa sobie radzą. I tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który też może nawiązywać trochę do Amrestu, bo w przypadku Monarii jest podana informacja, że na koniec 2022 roku spółka posiadała 244 salony, versus 201 przed rokiem, czyli inaczej mówiąc, otwierają nowe salony. Tak, mimo że mamy ryzyko, nie wiem, kosztów energii, tak. Też inaczej się prowadzi salon, jeżeli mam zatrudnione osoby, inaczej sprzedaż internetową, a mimo wszystko dalej chcę rozwijać te punkty stacjonarne. Więc to pokazuje, że z jednej strony mówi się bardzo dużo o tych kosztach, o tych problemach z konsumentem, ale jak pójdziemy do centrum handlowego, to jest pełno ludzi, sklepy są pootwierane, ciężko się przepchać w tych sklepach, aż się nawet nie chce do nich iść. Z drugiej strony sklepy otwierają więcej, więc znowu historycznie patrzę, bo chciałbym, żebyśmy dobrze się też zrozumieli podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. My oczywiście mówimy o tym trochę historycznie, tak? W sensie, że ten kryzys, który miał być w 2022 roku, wydaje się, że nie nadszedł. Nie wydarzył się tak jakby. Bo nie wydarzył się, bo mamy dane, które pokazują, że konsument był silny, konsument sobie poradził, jest bardzo zaangażowany w to, żeby wydawać pieniądze, a to będzie motywowało przedsiębiorstwa do tego, żeby utrzymywać zatrudnienie, aby podnosić ceny i wyrównywać sobie te marże, które stracili w części na tej czy wcześniej pandemii, czy później, nazwijmy to kryzysie. Natomiast widać, że już nawet teraz to się udało tym spółkom zrobić. No, jeżeli, no tak, na pewno dla wielu osób ten 2022 był trudny, tylko że no, w kontekście giełdy, no to musi być troszkę pozbawieni tej empatii, patrząc na to, co osiągają spółki, to nie jest źle. Nie jest źle. No ale pytanie, co dalej, bo jest ten aspekt takiego ryzyka, że jeżeli to się za daleko rozpędzi, to wyobraźmy sobie moment, no, sprężyna, która się napina, no potrafi, im bardziej jest napięta, tym odbija z większą siłą, więc... Tak, a może nawet pęknąć po drodze, tak. Nie? Ale tutaj sprowadzamy się do momentu, w którym, no, wydaje się mało prawdopodobne, żeby inflacja nam spadła do zera na przykład, tak? Rok do roku. Przynajmniej na tę chwilę, bo jeżeli popatrzymy na takie dane, że konsument jest cały czas silny i cały czas wydaje pieniądze, to tak jak powiedzieliśmy sobie, no, firmy będą starały się na to odpowiadać i reagować, no i zarabiać na tym więcej. Tak, nieraz myślę, że nawet jest tak, że nie byłaby, no na pewno są takie przypadki, gdzie nie ma potrzeby podwyżki, ale skoro wszyscy podwyżają, no to nie mogę na tym nie skorzystać. Dokładnie, że tak. I pytanie, jak zareaguje na to NBP, który zobaczy na przykład odczyty inflacyjne 20%, 25%. Wyobrażam sobie, że mogą takie być. Nie zakładam takich scenariuszy, w sensie, że nie, to nie jest moja prognoza, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale to może zaistnieć. Jak się wtedy zachowa NBP? Czy nie zacieśni bardziej stóp procentowych? Jak się zachowa rząd? Czy będzie dawał kolejne jakieś wsparcia socjalne, czy zaczną szukać czegoś innego? Chociaż dla rządu to raczej inflacja jest pozytywna. Jeszcze mamy w międzyczasie rok wyborczy, to już też... Ciekawa jest inflacja dzisiaj, ciekawa jest inflacja po tym roku, co jeszcze rząd obieca, co jest w stanie zrealizować. Tak, co obieca, co niestety zacznie realizować, bo to jest też ten aspekt. No i na rynku nieruchomości chociażby ten bezpieczny kredyt 2% też może bardzo dużo namieszać i może się okazać, że deweloperzy wyjdą obronną ręką, którzy nie zdecydowali się na wyprzedaż swoich mieszkań, tylko wyczekali moment, kiedy wejdzie w wakacje bezpieczny kredyt 2%, no i sprzedadzą te mieszkania po nawet wyższych cenach, niż by sprzedali w tym roku. To będzie dla nich jakiś tam sukces, a czy tak się stanie, to zobaczymy. No, ale najważniejsze jest to, że na razie jakby nie mamy z gospodarki informacji, że to, co zrobiło NBP, daje nam szansę na złagodzenie inflacji, bo jakby ta inflacja jest napędzana wewnętrznie już teraz. Będą kolejne odczyty bardzo ważne, które będą pokazywały, czy faktycznie ta inflacja, zwłaszcza ta bazowa, z wyłączeniem cen energii, bo jak popatrzymy na ceny energii, no to one, pokazywaliśmy cena gazu, cena ropy, one pospadały. Więc tutaj ta bazowa inflacja już aż tak nas nie będzie, czy ta inflacja energii już tak nas nie będzie dociskała. Chyba że spółki energetyczne będą podwyższały ceny, bo będą musiały cokolwiek zainwestować. Plus mieliśmy tarcze antyinflacyjne, więc to też będzie jakoś niwelowane. To jest problem tej stabilności właśnie politycznej, że nawet w kontekście spółek energetycznych nie wiemy, jak to wszystko się wydarzy. Bo już nie będziemy rozwijać tematu NABE i tak dalej, nie, bo to już jest za szeroki, tak, tak. Że tak powiem, aspekt.
Ale no, dzisiaj tego kryzysu możemy podsumować, że na razie nie ma. Co będzie za rok, czy co będzie w przyszłości, tego nie wiemy. No bo też ten proces trwa. Jest Stany bardzo Zjednoczone, dynamiczny. Europa, tam w Polsce zatrzymaliśmy się ze stopami procentowymi. Dobrze, źle, to też przyszłość oceni. Ale Europa jeszcze podwyższa stopy procentowe. Oczekiwania co do stóp procentowych przez Fed też, no, też wzrastają. I teraz pytanie, kiedy to się zmieni? Cały czas jesteśmy w pewnym, na etapie pewnej drogi. I ona się jeszcze nie zakończyła. Może się okazać, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, gdybyśmy porozmawiali za pół roku, no to w międzyczasie nastąpił ten moment przegięcia i jest gorzej. Tylko że tego na razie nie widać. Bo też oczekiwania odnośnie tego PMI, czy one tam wzrastają, te oczekiwania, a nie spadają, bo mogło być tak, że oczekiwania mieliśmy na przykład 57, teraz mamy 55 i niby jest powyżej 50, ale te oczekiwania spadają, tylko że te oczekiwania zaczynają rosnąć. Właśnie i te oczekiwania też warto mieć na uwadze w kontekście właśnie podejmowanych decyzji. My oczywiście cały czas analizujemy i komentujemy to, co się dzieje na bieżąco po to, żebyśmy podejmowali dobre decyzje inwestycyjne. Natomiast trudne jest prognozowanie w dzisiejszym świecie, bo jest bardzo duża dynamika. W sensie jakby zmiany, które nachodzą w gospodarce są bardzo szybkie, często związane z decyzjami bardzo politycznymi, które nie są logiczne i tym samym no, trzeba się do nich po prostu odnosić na bieżąco, co się dzieje. Zresztą polska giełda jest tutaj najważniejszym, czy jakby najlepszym tego obrazem, bo ta dynamika jest jeszcze większa. No ale tak już konkludując, czy ty jesteś dalej pozytywnie nastawiony co do przyszłości, już tak patrząc trochę w przód? Bo okej, kryzysu nie było w 2022, wyszliśmy obronną ręką, był strach, ale spełzna niczym. Natomiast jakbyśmy dziś mieli zastanowić, co będzie dalej, no akcje już nie są aż tak tanie, jak były wcześniej. Tak? Co bym miał zrobić ze swojej perspektywy? To przede wszystkim dobrze selekcjonować spółki. Znaczy w ogóle uważam, że inwestowanie, bo 2020 rok nauczy nas, że inwestowanie może być niezwykle proste. Bo w cokolwiek byśmy wtedy nie włożyli pieniądze na rynku akcyjnym, no to była duża szansa, że zyskamy. Że wzrośnie, nie? I wtedy te inwestycje w wielu kręgach były podyktowane jakimiś forami, jakimiś... No, tak zwane mem spółki. Tak, mem spółki. A uważam, że ten powrót do normalności będzie też taki, że inwestowanie stanie się trudniejsze niż dwa lata temu. Ale wróci do normalności, czyli będziemy musieli dobrze wybierać sektory, patrzeć, co reprezentują spółki i wybierać te spółki najlepsze. Bo ciężko mi jest powiedzieć, co będzie za 20 lat. Myślę, że inwestowanie też powinno polegać na tym, że musimy sobie odpowiedzieć, jaka jest nasza perspektywa. Bo myślę, że z punktu widzenia inwestycji ryzyko jest ważne, ale powiedziałbym, że nawet ta determinanta czasu jest jeszcze ważniejsza. Bo inaczej będzie się zachowywała osoba, która inwestuje w perspektywie roku, a inaczej w perspektywie 20 lat. No zdecydowanie. No i jeśli dzisiaj miałbym coś komuś radzić, to po prostu być uważnym. Bo czasy są niepewne, są dynamiczne, warto inwestować, ale robić to z głową. I selekcjonować te spółki. Przede wszystkim jak kupuję spółkę, to wiem dlaczego. Bo znam ostatni raport, kilka ostatnich raportów, znam tą tendencję. Nigdy nie robię tego na zasadzie hura, bo gdzieś przeczytałem i nie wiem, czym się spółka zajmuje, ale inwestuję. To prawda. Tutaj też już na koniec, zapraszając Was również do warsztatów właśnie w Skłoberze, bo Michał Palaczek przygotował takie warsztaty stricte o tym, co w sumie powiedziałeś, czyli właśnie o sektorze, czy inwestowaniu sektorowym, ale z selekcją tych najważniejszych firm w tym sektorze, dlatego że akurat Michał bardzo lubi małe spółki, spółki, które mają ogromny potencjał, a jednocześnie nie wykazały jeszcze tego w tym pełnej krasie. Dlatego Was serdecznie zachęcamy. Za tydzień się one rozpoczynają. Link znajdziecie również w opisie naszego materiału. Ja też wrzucę na czat, żebyście mieli go pod ręką teraz. Natomiast warsztaty są o tyle wartościowe, że dostaniecie również poza jakby tą wiedzą, w jaki sposób to robić, także modelowe portfele Michała, które będą w formie bonusa razem z takim przewodnikiem zawierającym opis około 60 firm, które są małe, które może niekoniecznie są znane, które nie mają pokrycia analitycznego, które nawet czasami w Skłoberze nie są poruszane, bo my też mamy pewne ograniczenie płynnościowe w tym, o czym mówimy. No, mówienie o spółce, która ma tam 1000 akcji dziennie, czy tam no za 1000 zł, to czasem trudne. Tak, to po prostu jest problem. Michał natomiast je lubi, szuka takich okazji, dlatego też takie warsztaty przygotował. 4 spotkania, serdecznie Was zachęcamy i zapraszamy. Ja ze swojej strony też podsumowując, Tobie dziękuję za przedstawienie swoich. Ja również dziękuję Tobie, Marcin, pomysłów. Dziękuję Państwu. Widzimy się oczywiście na kolejnych spotkaniach, już w kolejnych tygodniach z kolejnymi przedstawicielami Skłobera, ale także i z Piotkiem za jakiś czas. Natomiast tutaj od razu uprzedzę, za tydzień w czwartek o godzinie 12 nie będzie naszego live'a, dlatego że ja akurat jestem na urlopie.
Będziemy wracali w przyszłości, w kolejnych tygodniach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podobał, i skomentujcie, co Wy myślicie na temat kryzysu, którego nie było w 2022 roku. Dziękuję jeszcze raz.